Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. To wielki zaszczyt dla mnie. Jak Państwo wiecie, ja zawsze bardzo lubiłem, siedząc na Miodowej, współpracować z organizacjami pacjenckimi. A dzisiaj mamy mówić o HTA, ale tak naprawdę o całym procesie podejmowania decyzji, który prowadzi do tego, że lek uzyskuje refundację. I tak naprawdę Państwa rola w systemie, Państwa jako organizacji pacjenckich, jest ważna i rosnąca. Ja muszę Państwu tak powiedzieć zupełnie na offie, że zarówno te moje decyzje związane z leczeniem raka płuca w onkologii, jak i refundacje te wielkie, które dotyczyły, te duże decyzje, takie nazwijmy, które dotyczyły chorób rzadkich, były przy olbrzymim wsparciu różnego rodzaju, o różnym charakterze organizacji pacjenckich. Także ja Państwu bardzo dziękuję, bo ja od Państwa też się bardzo dużo nauczyłem i było mi łatwiej podejmować decyzje, ponieważ spojrzenie klinicystów, spojrzenie lekarzy i rozumienie urzędników jest jednak inne niż to, co doświadczają pacjenci, z jakimi problemami borykają się pacjenci, jakie mają wyzwania itd., itd. Także pełnijcie Państwo swoją rolę w systemie, umacniajcie tą rolę, bo ona jest bardzo ważna. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do tego, że Państwo przez lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji prowadzącego do refundacji z tą dużą komponentą, ważną komponentą HTA, czyli oceny technologii medycznej, że Państwo jak będą mieli większe zrozumienie tego procesu, to łatwiej Państwu będzie w odpowiednich miejscach tego procesu odegrać ważną rolę, tak to nazwijmy. Ja nie jestem sam dzisiaj, mimo że to nie wiem dlaczego zostałem tu wepchnięty na scenę i tak, ale są ze mną znakomite osoby doświadczone w tych swoich odcinkach podejmowania decyzji, że tak brzydko powiem. Jest z nami pani się przesiadła, ja chciałem tak ładnie po kolei. To ja po kolei przeczytam. Pani Lidia Szteliga, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli mamy płatnika. Czyli proszę Państwa, jak sobie ten proces rozpiszemy w ten sposób, ja go lubię zawsze tak tłumaczyć i tak tłumaczę go w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzimy studia podyplomowe, że najpierw musi być jakaś potrzeba farmakoterapii. Potem są koncepcje co do tego, jaki mógłby być na to lek, szeroko rozumiany. Potem ten lek jest eksplorowany w znaczeniu takim chemicznym albo biologicznym, jeśli to są leki biologiczne, jeszcze przed jakimikolwiek badaniami. Potem jest taki etap, gdzie on jest badany na zwierzętach. Potem jest taki etap, gdzie jest badany u ludzi przez różne fazy badań klinicznych. I ja o tym dwa słowa powiem. Będę się bał trochę mówić, bo siedzi z nami też znakomity specjalista w tej dziedzinie, zaraz przedstawię. Potem ten lek jest rejestrowany, czyli trafia na rynek, czyli jest dostępny dla pacjenta rynkowo, że tak powiem, ale bardzo często nie jest dostępny finansowo. I wtedy ruszają w różnych krajach procedury uzyskania refundacji, które zaczynają się zwykle od złożenia wniosku przez producenta, bo on wysyła sygnał, hello, chcę być refundowany, bo uważam, że to pomoże pacjentom, a przy okazji chcę zarobić trochę pieniędzy. I rusza procedura refundacyjna, której sercem, niech tak będzie, sercem jest HTA. Bo się zastanawiałem, jakim organem jest komisja ekonomiczna. No ale Potem po przejściu przez ten proces HTA minister dostaje taką rekomendację i zaczyna się jakby ta część ekonomiczna związana z negocjacją ceny, instrumentów podziału ryzyka i tak dalej. Ja jeszcze Państwu o tym powiem. I na koniec trafia to na biurko najczęściej wiceministra zajmującego się lekami, czyli takiego człowieczka jak ja. A jeżeli decyzja jest szczególnie trudna, no to trafia również na biurko ministra. Tak było na przykład w SMA, kiedy ja uważałem, że jest to tak ważna decyzja dla polskich pacjentów, że trzeba w nią włączyć ministra. Zresztą on w raka płuca też był jakoś tam włączony. Narodowy Fundusz Zdrowia tak naprawdę opiniuje nam również to, czy jest sensowna refundacja i czy on ma środki. To jest bardzo ważne. A potem to wszystko kontraktuje. Czyli jak mamy decyzję refundacyjną, to nie jest koniec drogi, ale to wszystko musi zostać poukładane administracyjnie i to robi Narodowy Fundusz Zdrowia, a potem jeszcze monitoruje, czy mu starcza pieniędzy, czy te pieniądze są dobrze wydawane, ma funkcję kontrolną i tak dalej.
więc jest pod tym względem bardzo ważne. Mamy panią Annę Protas, specjalistę w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji. Pozwoliłem sobie na tą Anię, bo pracowaliśmy razem. Jest z nami pani Aneta Sitarska-Haber, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych. Jest z nami również pani mecenas Monika Duszyńska, adwokat z kancelarii Law for Life Sciences, specjalistka w dziedzinie prawa medycznego, tak chyba najszerzej mogę powiedzieć, bo nie tylko farmacji, ale również tych wszystkich medycznych aspektów i w ogóle prawa. Działa na przykład z Izbą Gospodarczą Farmacja Polska, jest bardzo doświadczonym prawnikiem i takim jeszcze, który znajduje ludzkie rozwiązania różnych prawniczych meandrów, bo wiecie Państwo, tam się można zameandrować na zawsze. Także myślę, że jej komentarz będzie bardzo ważny, bo wszystko musi być w otoczeniu prawnym. Często mamy taką sytuację w Ministerstwie Zdrowia, że chcielibyśmy bardzo pomóc pacjentom, widzimy, że są potrzeby, widzimy, że one są uzasadnione, a jesteśmy po prostu w jakichś ramach prawnych, których nie jesteśmy w stanie jak gdyby opuścić bez łamania prawa. I myślę, że tutaj bardzo dobrze, że w naszym panelu jest prawnik i też poproszę na pewno o głos. I last but not least, pani dyrektor Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, czyli osoba, która praktycznie od strony decydenta, od strony praktycznej zajmuje się oceną technologii medycznych. Także ja będę Państwa prosił o głos w odpowiednim momencie, parkując jak gdyby te swoje opowieści. A przygotowałem je w ten sposób, że mam kilka przeźroczy dotyczących przede wszystkim definicji HTA, tak jak ona jest przedstawiona w środowisku osób, które zajmują się HTA praktycznie w Europie, bo to jest europejska definicja. Powiem Państwu też o tym, czemu ona służy od strony ekonomicznej, jeśli chodzi właśnie o podejmowanie decyzji, czyli troszkę powiem o farmakoekonomice, przedstawiając definicję. Myślę, że od tego nie uciekniemy, bo to jest ocena ekonomiczna jest ważną częścią HTA. I powiemy troszeczkę o badaniach klinicznych, rozwoju leku, czyli tych wcześniejszych etapach i tutaj będę prosił o wsparcie naszego gościa. Państwo są już troszeczkę przygotowani do tego wykładu, do tej dyskusji, bo prezentowane było narzędzie, które ja też wczoraj oglądałem, które mi się bardzo podoba, takie, które pokazuje miejsce pacjentów w tym całym procesie, gdzie oni mogliby się włączyć. I tam wiele definicji, wiele tego, w których krajach jest HTA, w których nie ma, w których jest regionalizacja, w których są centralne decyzje. Wiele tych informacji tam już się znajduje. Dobrze, ale zacznijmy od tej definicji HTA, tak jak używamy jej w Europie, tak jak do niej się podchodzi w tych paneuropejskich rozmowach, na przykład o harmonizacji HTA. Myślę, że o tym też warto powiedzieć i warto, żeby Państwo wiedzieli. Okej, popatrzcie na ten drugi punkt. To są w ogóle definicje pana profesora Fina Christensena z 2006 roku, z takiej książki dotyczącej HTA. Finn Christensen jest Duńczykiem, jak samo imię wskazuje. I był szefem UNETY. EUNET HTA to jest taka organizacja, która w Europie harmonizuje działania organizacji HTA i metodyki, patrzy, co jest wspólne, czym się można dzielić. I w tej chwili mówię o tym dlatego, że w tej chwili jest bardzo ważny moment, ponieważ trwają prace nad przesunięciem pewnych etapów oceny HTA do Europy. Troszeczkę tak jak mamy rejestrację leków, która jest europejska, czy która może być europejska i mamy jedną rejestrację i ten lek w całej Unii Europejskiej potem może być sprzedawany, może się znajdować na rynku. Tak samo rozmawia się o tym, do jakiego stopnia, do jakiego momentu proces oceny technologii medycznej będzie mógł być robiony wspólnie w Europie. Tam, gdzie oczywiście są transferowalne wyniki tych analiz, a na ile będzie musiał być procesem państwa członkowskiego. To są polityczne rozmowy. W tej chwili oficjalne stanowisko Polski jest takie, że należy to robić na narodowym gruncie. Natomiast zmienia się spojrzenie na tą kwestię przez największych graczy europejskich, przez najsilniejsze państwa, które też były sceptyczne. Te wszystkie średnie państwa były za i również te, które mają bardzo słabą strukturę HTA, bo mogłyby korzystać jak gdyby ze struktury innych państw, takich jak Polska.
Natomiast w tej chwili to się zmienia i to są bardzo ciekawe czasy, a praktyczne znaczenie ma to takie, że może przyspieszyć to procesy dostępu do rynku dla leków, między innymi leków onkologicznych, bo one są w procedurze centralnej w większości rejestrowane, w zasadzie wszystkie nowe. Ocena technologii, proszę popatrzeć na drugi punkt. Ocena technologii medycznych, Health Technology Assessment, czyli w skrócie HTA, to jest wielodyscyplinarny proces mający za zadanie streszczenie informacji o medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych aspektach użycia technologii medycznej, dokonanych w sposób systematyczny, transparentny i nieobarczony błędem. Proces jest wielodyscyplinarny. Dlaczego? Dlatego, że to nie tylko medycy, lekarze muszą popatrzeć na to, co jest napisane w badaniach klinicznych. Trzeba to zinterpretować narzędziami często psychologicznymi, jeśli mamy tam na przykład komponentę jakości życia. W zakresie ekonomiki, zdrowia, jeżeli mamy tam użyteczności. Trzeba popatrzeć, czy statystycznie jest wszystko zrobione dobrze. Czy modele matematyczne są dobrze skonstruowane. To z kolei muszą zrobić osoby, które zajmują się technikami ilościowymi, ekonomiści. Pewnie socjolog dobrze, żeby na to spojrzał wszystko, na te rozważania. Być może etyk. I to jest, proszę Państwa, proces. To znaczy, że on się toczy, on jest w danym punkcie w czasie realizowany, mający za zadanie streszczenie. Dlaczego streszczenie? Dlatego, proszę Państwa, że badań klinicznych ukazują się tysiące każdego dnia. Trzeba dotrzeć do tych właściwych badań, trzeba mieć je u siebie na biurku albo w komputerze, trzeba ocenić ich wiarygodność, czyli powiedzieć, ok, to badanie jest naprawdę mocne, ma dużo pacjentów, jest randomizacja, długo trwa, są dobre punkty końcowe w badaniu klinicznym. To badanie tak naprawdę wskazuje nam drogowskaz. To jest drogowskaz, który wskazuje nam jakąś decyzję, przybliża nas do jakiejś decyzji. I oddzielić od badań, które są zrobione na 12 pacjentach w szpitalu, w podeszłym wieku i właściwie jednoramienne, bez specjalnej grupy kontrolnej. No i takie badanie jest po prostu słabsze i to jest w zgodzie z piramidą evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na dowodach klinicznych. To wszystko tutaj trzeba ocenić, a trzeba to streścić, bo po prostu tego jest za dużo. Raporty HTA, proszę Państwa, to są kilkusetstronicowe dokumenty najczęściej. Dana choroba może mieć większe znaczenie społeczne albo mniejsze znaczenie społeczne. Onkologia, schorzenia w sferze Państwa zainteresowania mają bardzo duże znaczenie społeczne. To jest jeden z priorytetów systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale też epidemiologia na to wskazuje. No coraz więcej ludzi traci życie przez to, że chorują na choroby nowotworowe. My tą walkę przegrywamy. Państwo wiecie to bardzo dobrze. A więc społecznych, ekonomicznych. Dlaczego? Dlatego, że my środki, które mamy w dyspozycji, to jest tylko tyle, ile mamy. To tak jak w portfelu mamy tyle pieniędzy, ile dostajemy co miesiąc, czy zarabiamy co miesiąc i więcej nie jesteśmy w stanie wydać, więc ekonomicznie to ma bardzo duże znaczenie. To słowo ekonomicznie ma jeszcze inny wymiar. Na przykład jeśli mamy modele, które stosowane są przez wiele lat, to musimy dostosowywać wartość pieniądza w czasie. To jest taki zabieg dyskontowania i on z kolei zależy od kondycji gospodarki, tak najogólniej rzecz biorąc. Więc ten ekonomiczny wymiar ma duże znaczenie. Etycznych. Proszę Państwa, ten wymiar etyczny jest niesłychanie ważny. Szczególnie w sytuacjach, w których mamy leki drogie, ale które są jakby jedyną opcją terapeutyczną dla pacjentów i to opcją, która w dodatku ma udowodnioną skuteczność. No, wtedy ten wymiar etyczny, czy powinniśmy zostawić w ogóle jakichkolwiek ludzi bez pomocy, ale wiele innych aspektów etycznych jest też ważnych, tutaj wchodzi do tego równania. Aspektach użycia technologii medycznej. Co to jest technologia medyczna? Technologia medyczna to jest wszystko, co można w medycynie robić. W systemie ochrony zdrowia może trafniej byłoby powiedzieć. Czyli to jest zastosowanie leku w jakiejś dawce, na przykład dla jakiejś subpopulacji pacjentów. To jest zastosowanie pewnej procedury diagnostycznej albo terapeutycznej.
To jest jakiś rodzaj operacji. To jest na przykład opieka paliatywna w domu. To są wszystko technologie medyczne, które narzędziami HTO-skimi mogą być oceniane. Dokonany w sposób systematyczny, co to znaczy? To znaczy, że podchodzimy do tych wszystkich dowodów, które są w sferze publicznej, w sposób absolutnie uporządkowany. Tak? Że bierzemy wszystko, co tam jest, że dzielimy to w odpowiedni sposób, że jeśli coś jest dyskusją na temat innego artykułu, to tego nie bierzemy pod uwagę, bo to jak gdyby będzie dodatkowy dowód, ale jakby wychodzący z tego samego źródła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba ustalić kryteria wyszukiwania w tak zwanym przeglądzie systematycznym literatury i według tych kryteriów znaleźć wszystko, co tam jest i ewentualnie podrzucać rzeczy, które nie spełniają właśnie tych określonych kryteriów. Transparentny, co to znaczy? Przejrzysty. Czyli to znaczy, że jak ja robię ten przegląd systematyczny, to ja potem jakby pani dyrektor próbowała go zrobić, to wyjdzie jej to samo. I jak ja go zrobię i państwu pokażę, to każdy z państwa zobaczy, jak ja to robiłem i będzie w stanie to otworzyć. To jest transparentne, przejrzyste, przejrzyste podejście do tej metodyki. I nieobarczony błędem. Nie tylko publikowane rzeczy powinny być włączane do tego, ale na przykład badania, które są robione przez przedsiębiorców, które schodzą na poziom poszczególnych pacjentów, że one jeszcze powinny być interpretowane. Wiele agencji w Europie, na przykład IQWiG niemiecki albo HAS francuski, proszą o te dane z firm farmaceutycznych i na swoją modłę je analizują. W onkologii też tak jest. Dobrze, celem tego procesu, proszę państwa, jest dostarczenie informacji o najbardziej wartościowych procedurach, które są bezpieczne, opłacalne i wychodzące naprzeciw potrzebom pacjenta. Widzicie państwo, że ocena HTA służy temu, aby wyselekcjonować takie sposoby postępowania, które są bezpieczne, które są opłacalne z punktu widzenia systemu, możliwe do zrealizowania, wychodzące naprzeciw temu, co potrzebuje pacjent. Pierwszy punkt, ocena technologii medycznych, to ocena różnych konsekwencji stosowania określonych technologii medycznych, szczególnie w określonych sytuacjach klinicznych. To z kolei jest definicja zawężona troszeczkę i przesunięta w kierunku tych, którzy sprawują terapię, lekarzy głównie, w konkretnych sytuacjach klinicznych, bo HTA może służyć temu, że jak przychodzi pacjent do lekarza, do onkologa i mówi: panie doktorze, ja mam takie wyniki badania genetycznego, taki mam postęp choroby, takie mam badania obrazowe, tak wygląda obraz mojej krwi, jestem tyle i tyle od interwencji. Panie doktorze, jaki następny krok w mojej terapii? Mam nadzieję, że my też zbliżymy się w Polsce do planu leczenia, czyli czegoś, co będziemy mieli jakby spisane krok po kroku, jak się leczymy. To jest intuicyjne i proszę mi wierzyć, że lekarze, którzy nie są wolni od chorób nowotworowych, jeśli sami zachorują, przygotowują sobie taki plan leczenia. Wiedzą dokładnie, co ma być robione, kiedy. Myślę, że zasługuje na to każdy pacjent w Polsce. I wtedy w takiej określonej sytuacji klinicznej lekarz może zajrzeć do literatury i powiedzieć: aha, no w tym badaniu to się okazało to i to, a w Niemczech to oni tak i tak to badali, a w tym badaniu rejestracyjnym to są dowody na to, że tu największe jest prawdopodobieństwo wyleczenia, więc ja zaproponuję to mojemu choremu. To są te sytuacje kliniczne. Proszę państwa, synonimem oceny technologii, jest to synonim oceny technologii zdrowotnej. Nieraz słyszy się, że nazywany jest w ten sposób. Używany niekiedy za pojęcie szersze, obejmujące oceny medycznych i niemedycznych środków, procedur i systemów ochrony zdrowia. W tym miejscu, jeśli państwo pozwolicie, oddałbym głos pani dyrektor Parkitnej, która siedzi, że tak powiem, w samym centrum tych rozważań. I zapytałbym, jak ten proces oceny technologii medycznych, to co w tej definicji się znalazło, wygląda od kuchni i jak państwo to prowadzicie, jak to jest, że ten raport tam wpływa, że analitycy go oglądają, że być może jest jakaś interakcja z przedsiębiorcą, być może jest miejsce na interakcję z państwem, jak działa komisja przejrzystości, może jedno słowo i potem jak wychodzi ta rekomendacja do ministra. Myślę, że pani dyrektor zrobi to najlepiej. To jest jeszcze jeden komentarz, to jest troszkę taki, ten system jest uszyty trochę na wzór francuski,
gdzie jest komisja de transparence, czyli komisja przejrzystości i komisja ekonomiczna, która negocjuje ceny. To jest francuski model, a jest tak dlatego ze względów historycznych, bośmy mieli w Polsce projekt twinningowy, który prowadzili Francuzi. I Francuzi, co jest śmieszne, to tak powiem na ofie, Francuzi prowadzili ten projekt i chcieli tutaj no, ten francuski system. I on, żeby naśladował Polski. I on mniej więcej naśladuje z jednym olbrzymim wyjątkiem. Podejściem anglosaskim, czyli brytyjskim, do HTA, do kosztowej efektywności, do lat życia korygowanych o jakość, kosztu na quali, progu opłacalności i tego wszystkiego, co jest czysto brytyjskie, czego Francuzi po prostu nienawidzą. Ja byłem na tym projekcie twinningowym, zawsze się Francuzów pytałem, co oni sądzą o quali i czy oni mają jakieś lepsze narzędzie, żeby ich trochę podenerwować. Także system mają przeszczepiony, ale metodykę mamy dalej brytyjską czy anglosaską, bo w Australii jest taka sama i w Kanadzie jest taka sama i ja myślę, że to jest dobrze. To ja oddaję głos, bo mógłbym tutaj zagadać całkowicie ten panel. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mogę Państwu powiedzieć o HTA tak w sposób bezpośredni. Jak to się dzieje, że w ogóle powstaje raport i gdzie Państwo możecie się włączyć? W polskim systemie to firma farmaceutyczna, my ją nazywamy podmiotem odpowiedzialnym dla leku, decyduje o tym, kiedy i jaki lek trafi pod rozwagę ministra zdrowia, czyli jaki lek będzie planowany do tego, żeby był refundowany. Ani minister, ani Agencja Oceny Technologii Medycznych na ten czas, kiedy lek będzie w naszym procesie, nie ma wpływu. I z naszych wyliczeń, z naszych obserwacji wynika, że od momentu, kiedy Europejska Agencja Leków zarejestrowała lek, czyli stwierdziła, że jest on możliwy do tego, aby znalazł się na rynku europejskim i był podawany pacjentom, mija średnio 4 lata do momentu, kiedy lek trafi do refundacji polskiej. Zatem jest ten 4-letni mniej więcej, czasem dłużej, czasem krócej okres, kiedy agencja, polska agencja ocenia lek. Jak to się dzieje? Najpierw podmiot odpowiedzialny, czyli firma farmaceutyczna, składa wniosek do ministra zdrowia. Jeśli wniosek formalnie jest poprawny, czyli zawiera analizę kliniczną, analizę ekonomiczną, analizę wpływu na budżet i jeszcze analizę problemu decyzyjnego, minister podejmuje decyzję o skierowaniu takiego wniosku do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na naszej stronie internetowej, w biuletynie informacji publicznej, jak Państwo otworzycie stronę Agencji Oceny Technologii Medycznych pod adresem www.aotm.gov.pl, na samym dole strony znajdziecie Państwo taki kwadracik czerwony z napisem BIP, Biuletyn Informacji Publicznej. Jak Państwo wejdziecie w tą zakładkę, zobaczycie listy wniosków kierowanych do agencji od w zasadzie 2007 czy 2006 roku, wtedy kiedy powstała Agencja Oceny Technologii Medycznych. W zakładce zobaczycie Państwo, jaki lek i w jakim wskazaniu, również w jakim trybie, bo tych trybów pani mecenas też będzie mówić o innych trybach, oprócz trybu refundacyjnego jest całkiem sporo. Zobaczycie, kto skierował wniosek, na co jest dany lek, i agencja, jeśli mówimy o trybie refundacyjnym, ma 60 dni od momentu, kiedy wpłynął wniosek, do wydania swojej oceny. I co się w tym czasie dzieje? Wniosek, który trafia do agencji z Ministerstwa Zdrowia, zawiera analizy przygotowane przez podmiot odpowiedzialny, czyli przez firmę farmaceutyczną. Analitycy agencji bardzo dokładnie analizują to, co mówił pan profesor, czyli przede wszystkim sprawdzają, czy przeglądy systematyczne, które zostały zrobione przez firmę, zostały zrobione rzetelnie, czytają te wszystkie badania kliniczne, sprawdzają i je streszczają, również wrzucając troszeczkę dziegciu, dlatego że patrzą na to bardzo krytycznie. Patrzą krytycznie i faktycznie, czy jeżeli w badaniach klinicznych pisze, że lek wyszedł super, super, ekstra, ale to sprawdzają, czy na pewno populacja się zgadza. To jest bardzo ważne, bo mamy populację europejską, mamy populację, o której wiemy, że inaczej reaguje na leki, sprawdzamy siłę dowodów naukowych, sprawdzamy punkty końcowe.
badaniach, to ja nie będę się rozwodzić, bo mogłabym godzinami Państwu opowiadać, jak wygląda kwestia punktów końcowych. To jest bardzo ważne. Czyli co naprawdę badamy, co jest dla nas istotne w chorobie, co jest takiego ważnego, co będzie decydowało o tym, że lek działa, że pacjent poczuje się lepiej, tak? Że możemy powiedzieć, że lek jest, czy działanie leku jest istotne klinicznie. Sprawdzają też ekonomię, czyli całkiem skomplikowane modele ekonomiczne, które mówią nam, czy podanie tego leku, czy efekt, który uzyskamy, jest opłacalny ekonomicznie. I sprawdzają również jeszcze inną rzecz, a mianowicie wpływ na budżet. Czyli odpowiadają tak naprawdę ministrowie zdrowia, ile nas będzie kosztować włączenie tego leku. Czy on będzie spowoduje, że leczenie pacjentów na daną chorobę będzie tańsze, bo ostatecznie lek będzie na tyle dobry, że wyleczymy bardzo dużą liczbę pacjentów, czy też jego wprowadzenie spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Na końcu sprawdza jeszcze problem decyzyjny. To pan profesor mówił o tak, czy może na końcu, na początku, to są ważne rzeczy, te procesy nie mogą dziać się odrębnie, one funkcjonują równocześnie, bo grupa analityków zawsze rozważa taki wniosek. Sprawdzają kwestie społeczne, bo problem decyzyjny, czyli opowieść w cudzysłowie, tak, ale to jest dokument, który mówi, jak wygląda sytuacja pacjenta, jak wygląda sytuacja leczenia pacjentów w Polsce, jakie są problemy pacjentów, którzy są chorzy na daną jednostkę chorobową, jak wygląda naturalny przebieg choroby. Czyli wszystko to, co powinniśmy wiedzieć wtedy, kiedy rozważamy włączenie jakiegoś leku do systemu refundacyjnego w Polsce. Gdzie Państwo możecie się włączyć? Jak wygląda w ogóle udział pacjentów i podmiotu odpowiedzialnego? Ważną rzeczą w całym procesie oceny wniosku są tak zwane wymagania minimalne. To widzę, że wyświetla się coś takiego pięknego jak wytyczne oceny. Pomyślałem, że Pani Dyrektor, taka ilustracja pomoże, bo to jest taki przewodnik mówiący o tym, jak powinny firmy zewnętrzne, które to robią, przygotowywać raporty i w jaki sposób, w oparciu o jakie punkty Agencja Oceny Technologii Medycznych ocenia tą całą dokumentację HTA. To są wytyczne 3.0 z 2016 roku, troszeczkę pozmieniane w stosunku do wytycznych 2.0, tam już mniejsze o szczegóły. I jeśli Państwo się interesują tym, jak to jest w Polsce dokładnie robione, to dla mnie takim najbardziej przejrzystym dokumentem, który zawiera sobie wszystko, być może nie jest to najbardziej pasjonująca lektura na świecie, ale zawiera wszystkie punkty, które w tej analizie brane są pod uwagę. Także jeśli Państwu pojawi się nawet jakiś element, nie wiem, chociażby tego dyskontowania wspólnego, wspomnianego już tutaj, wspólnego dla wszystkich zresztą tych dokumentów, no to mogą sobie tam Państwo zajrzeć i przeczytać. Albo na przykład, czy oni to oceniają z punktu widzenia tylko i wyłącznie płatnika, czyli ile tych publicznych pieniędzy, czy też z punktu widzenia społecznego. No i tam Państwo zobaczycie, że i ta perspektywa jest brana pod uwagę i ten punkt widzenia, który jest społeczny. Mogą Państwo zadać pytanie, no dobra, a jakie koszty? I też Państwo znajdziecie w tym dokumencie, jakie dokładnie składowe kosztów są włączane w część ekonomiczną. Ale ja jeszcze o części ekonomicznej będę chwilkę mówił, bo od niej nie uciekniemy, bo po to jest tak naprawdę chyba głównie to narodowe HTA, jak już tam to przejdzie do Europy. Oddaję głos. Szanowni Państwo, jeśli przeczytacie wytyczne i weźmiecie sobie do ręki jakikolwiek dokument, który powstał w Agencji Oceny Technologii Medycznych i nazywa się analiza weryfikacyjna, to doskonale zrozumiecie Państwo poszczególne elementy tej analizy weryfikacyjnej. A dlaczego wspominam o tych wytycznych? Pan profesor mówił o tym, że proces ma być transparentny i te wytyczne stanowią podstawę tej transparentności. Dlaczego? Dlatego, że każdy podmiot odpowiedzialny, nieważne jak duży, nieważne o jak duże pieniądze tak walczy przy refundacji, czy jak bardzo ważny lek, albo jak mało ważny dla pacjentów ma być refundowany, zawsze każdy dokument musi być przygotowany zgodnie z tymi wytycznymi i agencja zawsze ocenia ten dokument zgodnie i w oparciu o te wytyczne. To sprawia, że każdy proces, który się u nas toczy, jest transparentny. Jeżeli coś jest niezgodne z wytycznymi,
to agencja wzywa podmiot odpowiedzialny do tego, żeby uzupełnił swoje analizy o te elementy, których nam brakuje. Zawsze wzywamy podmiot odpowiedzialny, oczywiście podmiot odpowiedzialny może nie zechcieć ich uzupełnić, ale wtedy też to w naszym dokumencie jest zawarte, czyli mówimy i Państwu, i Ministerstwu, i wszystkim, którzy ten dokument będą chcieli przeczytać, że podmiot odpowiedzialny nie uzupełni. Zdarza się tak. Mamy jakąś populację, na przykład populację dzieci, i mówimy, że dla tej populacji nie ma wyników. Na jakiej podstawie minister, agencja mają wydać pozytywną opinię i włączyć lek do refundacji, a podmiot odpowiedzialny mówi, no nie dostarczymy, bo nie. Więc wtedy decyzja jest dużo bardziej utrudniona. Wzywamy podmiot odpowiedzialny i bardzo często na tym etapie uzupełnień podmiot odpowiedzialny chce się z nami spotkać, żeby wyjaśnić pewne kwestie, żeby przedyskutować z nami pewne kwestie, i Państwo na naszej stronie możecie zobaczyć taki dokument, który podmiot odpowiedzialny po wezwaniu przysłał. To są tak zwane uzupełnienia na wezwanie do wymagań minimalnych. W momencie, kiedy proces już wisi na stronie internetowej, czyli widzicie Państwo, że minister, a dzieje się to dzień po, albo czasem w tym samym dniu, kiedy minister zleca nam wniosek do analizy, możecie Państwo prosić o spotkanie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rada Przejrzystości, jesteśmy bardzo otwarci na spotkanie z Państwem, w zasadzie z każdym, kto będzie chciał z nami się widzieć i dyskutować. W tym celu już w 2008 roku powstała taka instrukcja, która się nazywa Instrukcja Spotkanie z Klientami Zewnętrznymi. Spotkanie jest nagrywane, ze spotkania sporządza się notatki i z chęcią wysłuchamy Państwa zdania. Również od momentu, kiedy wpłynie zlecenie, agencja ma 60 dni na dokonanie oceny. Ta ocena kończy się opinią Rady Przejrzystości. Rada Przejrzystości to zespół wybitnych naukowców z dziedziny medycyny i nie tylko, którzy są reprezentantami i ministra zdrowia, i uczelni, i organizacji towarzystw naukowych, którzy spotykają się najczęściej raz w tygodniu, w poniedziałki, i decydują, czy doradzają zarówno ministrowi zdrowia, jak i prezesowi agencji w podejmowaniu decyzji, czy refundować lek, czy nie refundować. Rada pani dyrektorko, pomożemy zadać pytanie. W tej radzie nie ma przedstawicieli pacjentów. Pani zdaniem, my tylko możemy uczestniczyć jako tacy osoby, które stają przed radą i wypowiadają swoje zdanie. Czy pani zdaniem, tak jak w Krajowej na przykład Radzie do Spraw Onkologii są przedstawiciele pacjentów, tutaj też by nie znalazło się miejsce dla jednak przedstawicieli organizacji pacjentów? Drodzy Państwo, skład Rady Przejrzystości i to, jakich przedstawicieli reprezentuje agencja, jest decyzją ministra zdrowia i jest określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, że w Radzie Przejrzystości zasiadać będzie jeden przedstawiciel pacjentów, który będzie mówił o każdej dowolnej sytuacji, bo drodzy Państwo, my mamy przekrój, na Radzie Przejrzystości mamy przekrój dyskusji o nie tylko o lekach, tak, ale również o wyrobach medycznych, o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w całym panelu dostępnych terapii dla Państwa. I tak samo w Radzie Przejrzystości mamy specjalistów różnych dziedzin i chyba najbardziej sprawdza się taki model, kiedy na posiedzeniu Rady Przejrzystości jest osoba, która jest zorientowana w problemie decyzyjnym i wie o sytuacji, która jest najbliższa sercu. Czyli jeśli mówimy o onkologii, na sali mamy lekarza onkologa. Jeśli mówimy o kardiologii, mamy pod ręką lekarza kardiologa. Nie wiem, czy możemy powiedzieć o sytuacji takiej, w której będziemy mieć jednego specjalistę, reprezentanta pacjenta. Proszę pamiętać, że mamy rzecznika praw pacjentów na sali, który jest reprezentantem strony rządowej, co prawda, tak, ale jest rzecznikiem praw pacjenta i jest na posiedzeniu Rady Przejrzystości. Wydaje mi się, a przynajmniej z mojej perspektywy kilku lat, kiedy również uczestniczę w posiedzeniach Rady Przejrzystości, dużo cenniejsza jest sytuacja, kiedy na Radę Przejrzystości przychodzi reprezentant środowiska pacjentów, konkretnie w jednostce chorobowej, która w danym momencie jest
jest omawiana na Radzie Przejrzystości. Dlaczego? Dlatego, że Rada Przejrzystości bardzo często zadaje bardzo konkretne pytania. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś był na posiedzeniu Rady Przejrzystości. Nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia, ale to są bardzo konkretne pytania. To nie są pytania, a co Państwo myślą o wszystkim. To są bardzo konkretne pytania o jednostkę chorobową, o to, co ten lek może przynieść Państwu, dlaczego uważacie Państwo, że ten lek powinien być refundowany. Zatem tutaj odpowiadając na Pani pytanie, nie sądzę, żeby taki ogólny reprezentant pacjentów byłby potrzebny inny niż Rzecznik Praw Pacjenta. Tak mi się wydaje, że to jest, że takie podejście jest najbardziej sensowne. Bo możemy sobie wyobrazić, już przechodząc do jakichś konkretów, że no nie wiem, załóżmy, że Państwa organizacja zasiada, tam ma to jedno miejsce i toczy się dyskusja o refundacji leków choroby sierocej i do Państwa trafia pytanie, no dobrze, chorzy na nocą napadową hemoglobinurię, no to w zasadzie to jakie mają główne wyzwania? No Państwo nie wiecie, bo Państwo są po prostu w innej działce specjalistami. Więc jak było rozważane SMA, trudny, skomplikowany proces, była organizacja pacjentów, która, europejska zresztą, która zajmuje się SMA i to oni opowiadali o tych dzieciach, o rodzicach, jakie wyzwania, gdzie są leczeni, jak mogą być. Także jeśli widział, znaczy z punktu widzenia jakby trochę regulatora, tego, który tworzy prawo, wydaje mi się, że miejsce jakby jakiejś organizacji pacjenckiej, nawet takie zapisane w prawie, żeby ona tam było, to tak, ale tej, która odpowiada jednostce chorobowej dyskutowanej, a nie jakby stałe miejsce dla nawet organizacji parasolowej, która zrzesza wszystkie organizacje, bo to będzie za mało specjalistyczne, tak bym powiedział. Natomiast, proszę Państwa, z praktycznego punktu widzenia, drzwi agencji, jak pani dyrektor powiedziała, są otwarte. Drzwi ministerstwa też są zawsze dla Państwa otwarte. Problemem oczywiście może być termin, często jest, bo ministrowie czy wiceministrowie są bardzo zajęci, ale no to nie jest tak, że nie można się dostać do tego systemu publicznego. Jestem pewien też, że pan prezes poparłby to, co mówię, że NFZ jako płatnik jest również otwarty na Państwa sygnały pozytywne i negatywne, mówiące o tym, co pacjenci potrzebują najbardziej. Ale tam było pytanie. Tak. Czy ja mógłbym zapytać odnośnie tego, co pani dyrektor już powiedziała. Chciałem takie pytanie. Czy w swojej analizie, tak kompleksowo, którą później Państwo jako Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji kierujecie do Ministra Zdrowia, jest ogólna, taka kompleksowa ocena ekonomiczna, czyli danego leku, który ma być refundowany, czyli powiedzmy powrót do pracy tego człowieka, ewentualnie rezygnacja z renty, jakiś tam opieki i tak dalej, szpitalnej i tym podobne. Czy to jest to? Już pan odpowiedział. I drugie pytanie od razu chciałbym zapytać, czy Państwo również jako Agencja Oceny Technologii Medycznej i taryfikacji, to jest bardzo ważne. Ustalacie również kryteria dostępności do tych leków, które w niektórych przypadkach bardzo różnią się od tych europejskich. Czy też te kryteria to wychodzą z Agencji Oceny Technologii Medycznej? Rozumiem, że chodzi o prognozę. Dobrze, ale to już postaram się Państwu odpowiedzieć. Pierwsze pytanie dotyczy tak zwanych kosztów pośrednich. Szanowni Państwo, kiedyś dyskutowaliśmy ten temat, Panie Profesorze, wraca jak bumerang do agencji, generalnie do dyskusji takiej ogólnoeksperckiej. Myślę, że pokazywanie kosztów pośrednich byłoby bardzo dobre. Ale ja już powiem Państwu, dlaczego my tego nie robimy. I nie robią tego, uwaga, również podmioty odpowiedzialne. Czasem zdarza się, że któryś z podmiotów stara się to pokazać. Są dwa powody. Pierwszy taki, że ciężko, może nie ciężko, ale jest kilka metodologii, kilka sposobów pokazywania i wyliczania tych kosztów pośrednich. Ja znowu uśmiechnę się do pana profesora, dyskutujemy o tym długo, który byłby najlepszy. Natomiast problem jest ze zbieraniem i pokazywaniem danych. Agencja opiera się na danych rzeczywistych. Natomiast co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o powroty do pracy? Ja podaję zawsze taki przykład. Drodzy Państwo, skręciłam sobie niedawno nogę.
i trafiłam do gipsu. I pan doktor mówi, no to trzy miesiące zwolnienia. Ja mówię, panie kochany, gdzie trzy miesiące? Niech mi pan da tydzień. No co będzie pani chodzić? Ja mówię, proszę pana, na pokój tykam o kulach, ale dojdę. On mówi, no ale pani się należą trzy miesiące. Ja mówię, no ale ja bardzo dziękuję. No to napisał, że na mój specjalny wniosek. To jest moja, jakby moje podejście. Jeżeli pacjent ma możliwość wzięcia trzech miesięcy, to z dziesięciu, którzy skręcą sobie nogę, ile osób weźmie tydzień zwolnienia i potem będzie biegać do pracy, a ilu z tych pacjentów weźmie trzymiesięczny okres zwolnienia. Dzisiaj tego nie wiemy. Ciężko jest to sprawdzić, jakie są zachowania pacjenckie. Zatem możemy tylko przewidywać, ile osób z daną jednostką chorobową powróci do pracy, jaki będzie trend, ale czy on taki jest, trudno nam powiedzieć. Więc wyliczanie kosztów pośrednich i zastanawianie się, ilu z chorych pacjentów będzie mogło wrócić do pracy w momencie, kiedy z drugiej strony system pozwala im nie wrócić i nie podjąć pracy, jest bardzo trudne, jest mało rzeczywiste, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, niestety w tej chwili na budżety patrzymy silosowo i tutaj uśmiechnę się do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie jest tak, że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia jest wprost jakby spójny z budżetem, który ma ZUS. Więc my tak naprawdę, nawet jeżeli pacjent powróci do pracy, to nie jest zysk dla Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak wszyscy te same podatki płacimy. Gdyby tak było, gdybyśmy mogli powiedzieć, że jeżeli szybciej wyleczymy pacjenta, to w systemie zostanie więcej pieniędzy, bo ten pacjent będzie pracował, będzie wnosił jakiś dochód, to pewnie byśmy bardzo szybko to chcieli pokazywać. Ale to jest chore. Drodzy Państwo, mogę się z Państwem zgodzić, natomiast jakby pokazywanie kosztów pośrednich na razie jest w sferze marzeń, moich również. Bo ja od początku uczestniczę, już w 2007 roku dyskutowaliśmy i są piękne opracowania w agencji o tym, jak można byłoby liczyć koszty pośrednie i moglibyśmy to robić i wszyscy rezygnujemy właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze koszty pokazywane silosowe, znaczy koszty tylko budżety silosowe, bez połączenia, bez integracji ze sobą, a druga rzecz to problem ze zbieraniem danych. Ogromny problem, który mamy w Polsce, to taki, że nie mamy dostępu, ale drodzy Państwo, nie mamy dostępu nie tylko do wiarygodnych danych o zachowaniach pacjentów, ale nie mamy czasem danych konkretnych na temat tego, jak wygląda proces chorobowy, jak wygląda proces zdrowienia, jak wyglądają efekty wprowadzania jakichś leków. Nie mamy rejestrów, albo jeśli nawet mamy, to one są nie do końca ze sobą spójne i to powoduje, że kosztów pośrednich nie liczymy. Muszę skomentować te koszty pośrednie, troszkę nie zgadzając się z panią dyrektor, ale to nie jest jakaś taka niezgoda konfliktowa. Proszę państwa, prawda jest taka, że wśród osób, które profesjonalnie zajmują się kosztami i kosztami pośrednimi, też nie ma konsensusu co do tego, czy te koszty powinny być brane pod uwagę, czy nie. Tak jest z powodów, które wymieniła między innymi pani dyrektor, ale też innych, na przykład takich, że nigdzie w budżecie się nie mogą znaleźć koszty pośrednie, bo one są kompletnie wirtualne. To są jakieś zasoby, które można odzyskać dzięki temu, że ludzie jakby będą na rynku pracy albo będą sprawniejsi na tym rynku pracy, czyli będą mieli zredukowany absenteizm i prezenteizm, które są tymi pojęciami oznaczającymi niebycie w pracy albo zmniejszoną produktywność w pracy. My mamy w Polsce, bo to żeby tak jaśniej trochę słońce zaświeciło, mamy w Polsce wypracowany konsensus, jak liczyć koszty pośrednie. On jest w raporcie firmy EY opisany razem z partnerami, gdzie metodą kapitału ludzkiego jest to jedna z metod, są cztery, dwie główne, to jest jedna z nich. Obliczane są te koszty pośrednie kapitałem ludzkim z korekcją tego, jak zasób ludzki, tak już ekonomicznie mówiąc, partycypuje w tworzeniu produktu krajowego brutto, bo nie tylko zasób ludzki partycypuje, bo jeszcze na przykład technologiczny, czy techniczny, finansowy i tak dalej. One również jakby to tworzą. Ale to wszystko jest wypracowane, czyli my mamy metodykę. Mamy dosyć dobre dane ZUS-owskie, które nam pozwalają przynajmniej absenteizm ocenić w danych jednostkach chorobowych. Z tymi powrotami związanymi z leczeniem określonym lekiem X jest już troszeczkę trudniej, ale można się w to pobawić. I są kraje, które biorą pod uwagę koszty pośrednie bardziej, na przykład kraje skandynawskie, ale to dlatego, że mają społeczne podejście w ogóle do wszystkiego. Trochę Wielka Brytania, ale tak oni bardzo są tacy przywiązani do zarządzania i do podejmowania decyzji, więc te koszty pośrednie są za bardzo takie w sferze wirtualnej.
Przyjmuję te wszystkie argumenty, że one, że tak powiem, nie są w tym procesie decyzyjnym głównym. Ja bym w tych chorobach, gdzie ma to znaczenie w onkologii, ma chyba troszeczkę bardziej zwracał na nie jednak uwagę. Z tymi wszystkimi ograniczeniami, które oni mają. Szczególnie teraz, kiedy w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy. Kiedy mamy bezrobocie 2,6, chwała za to. I kiedy mamy stanowiska pracy, a nikt ich nie wypełnia. A często chorzy na choroby nowotworowe są super specjalistami, którzy mogliby i chcieliby wrócić do pracy. Więc ja myślę, że o tych kosztach pośrednich, to zgadzam się, to wraca co ileś lat. Odsyłam Państwa do książki profesora Hermanowskiego, która nazywa się Koszty pośrednie, i do dwóch publikacji w Przeglądzie Epidemiologicznym, gdzie głównym autorem jest mój kolega i stażysta Witold Wrona. One są o kosztach pośrednich. Jak się Państwu książki nie chce czytać, to przeczytajcie te dwa artykuły. Dostępne są na stronach internetowych. I tam można, myślę, o tych głównych aspektach kosztów pośrednich poczytać. I jeśli Państwo pozwolicie, to zamknąłbym dyskusję o kosztach pośrednich, bo ja będę miał jeszcze część ekonomiczną i o tej części ekonomicznej byśmy porozmawiali trochę o innych kosztach i też może jeszcze poproszę o głos. Ale Pani Dyrektor, celem skończenia oddaję, tak? Zakończę. Ja myślę, że tutaj bym prosiła Panią z Ministerstwa raczej o to, żeby powiedzieć Państwu, jak to się dzieje, że do agencji trafia lek z określonym wskazaniem. Czyli kto tak naprawdę decyduje o tym, jak wygląda wskazanie, które trafia do agencji, jeśli Pani pozwoli. Natomiast powiem Państwu i to, co chciałabym, żeby brzmiało z mojej wypowiedzi. Drodzy Państwo, bardzo mało widzimy reprezentacji pacjenckich zarówno na posiedzeniach Rady Przejrzystości, jak i w bezpośredniej lub pośredniej współpracy z agencją. To jest zaproszenie. To jest zaproszenie dla Państwa. Na etapie, kiedy wpływa wniosek do agencji, zastanawiamy się bardzo mocno, do kogo skierować prośby o opinię. I to jest pierwsza rzecz, na którą głowią się analitycy, do jakich ekspertów, do jakich organizacji wystąpić, żeby zapytać o różne ważne, istotne dla naszej oceny wnioski. Jeśli znamy towarzystwo, jeśli znamy instytucję pacjencką, jeśli znamy osoby, które zajmują się danym problemem zdrowotnym, występujemy do reprezentacji pacjenckich z takimi zapytaniami. Pod warunkiem, że je znamy, że one są dla nas widoczne. Jeśli nie są widoczne, jeśli jesteście Państwo małą grupą, a widzicie, że taki wniosek wpłynął, a naprawdę on w momencie, kiedy wpływa, już się pojawia na stronie internetowej, możecie Państwo sami zaproponować współpracę z nami, pisząc po prostu bezpośrednio do prezesa agencji taką informację, że jesteśmy pacjentami, chcielibyśmy taką odpowiedzieć na Państwa pytanie, jesteśmy gotowi do współpracy i to wystarcza, żebyśmy pamiętali o tym, żeby Was zapytać o różne rzeczy. Na to pytanie i odpowiedź mamy mało czasu, więc liczymy na bardzo uważne czytanie naszych stron internetowych, żebyście Państwo wiedzieli, kiedy analizujemy wniosek. I druga rzecz, posiedzenia Rady, a jeszcze jedna rzecz, jesteśmy otwarci na spotkania i spotkania moją decyzją odbywają się zawsze we wtorki. Więc jeżeli chcielibyście się Państwo z nami spotkać, to proszę sobie rezerwować wtorki i wtedy jesteśmy dla Państwa otwarci. Druga rzecz to posiedzenie Rady Przejrzystości. Zawsze w poniedziałki, jeśli Państwo chcecie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Przejrzystości, należy wysłać prośbę o zgodę na takie uczestnictwo na ręce pana profesora Niżankowskiego, czyli przewodniczącego Rady Przejrzystości, również z wyprzedzeniem, tak żeby pan profesor mógł się odnieść do Państwa prośby. Ta prośba, jeśli zostaniecie Państwo zaproszeni na posiedzenie Rady Przejrzystości, będziecie musieli wypełnić coś takiego jak konflikt interesów. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej mówi o tym, że osoba uczestnicząca w posiedzeniu Rady Przejrzystości nie może mieć tak zwanego konfliktu ustawowego. Jeśli zerkniecie Państwo do ustawy, to tam jest taka informacja, że nie można być pracownikiem firmy farmaceutycznej, nie można mieć akcji, tak, czy być przedstawicielem takiej instytucji, ale to myślę, że dla Państwa będzie dość oczywiste w momencie, kiedy już się skontaktujecie. Bardzo dziękuję. Myślę, że to było bardzo, bardzo potrzebne, żeby popatrzeć, jak to wygląda z wewnątrz. No i też Państwo dostali zaproszenie do tego, żeby uczestniczyć w poniedziałki, we wtorki, w dwóch różnych rodzajach aktywności. Poproszę o prezentację. Już padły tutaj pytania o cenę ekonomiczną. Padły pytania o koszty. Ja, jeśli Państwo pozwolą, poświęciłbym te 5 najbliższych minut właśnie ocenie ekonomicznej i procesom podejmowania decyzji.
Dlaczego ta część ekonomiczna jest ważna w procesie HTA? Bo my podejmujemy decyzję o tym, jak alokować środki w ochronie zdrowia, żeby one były najlepiej wykorzystane. To jest, proszę Państwa, pojęcie kosztu alternatywnego. W leczeniu chorego na cukrzycę typu drugiego i na co można wydać te same pieniądze, krótko mówiąc. Przykład jest brytyjski, pochodzi z książki Morris i spółka. I tutaj tak naprawdę musimy podejmować decyzję o tym, gdzie przealokować środki, które są zawsze ograniczone. To jest w systemie ochrony zdrowia. Medycyna naprawcza, jak Państwo widzicie, trzy pierwsze przykłady. I to każdy ważny z jakiegoś punktu widzenia. Jeśli nie będziemy robić implantów ślimakowych, dzieci nie zaczną mówić, będą niepełnymi członkami społeczeństwa. Wiemy, że w Polsce mamy wyzwania w kardiologii, bo dużo osób nadal umiera na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Powinniśmy tutaj interweniować. Mamy starzejące się społeczeństwo. Musimy operować zaćmę, bo będziemy mieli problem z ludźmi, którzy się potykają, przewracają, łamią szyjkę kości udowej i wiecie Państwo, jak to się kończy. No najczęściej teraz są operowani, więc nie kończy się źle. Ale możemy, proszę Państwa, zainwestować pieniądze w prewencję, czyli w szczepienia ochronne. I tu wszędzie pamiętajcie Państwo o tym, że minister, ja będę mówił troszeczkę z punktu widzenia tego centralnego urzędu, jakim jest Ministerstwo Zdrowia, musi decydować o tym, jak przesuwać te środki między tymi wszystkimi obszarami. Sensownie, najbardziej opłacalnie, najlepiej dla pacjenta, najlepiej wykorzystywać środki publiczne. Proszę pamiętać, minister zdrowia ma 100 miliardów złotych, którymi jakoś pośrednio zarządza, bo to są pieniądze funduszu, nawet ma trochę więcej. Więc to jest, że tak powiem, olbrzymi, znaczy bogaty skarbnik, ale też musi bardzo dużo rzeczy kupić. Brytyjczycy mają jeszcze większy problem, żeby Państwu zilustrować, poproszę o klik, bo oni muszą decydować w całym systemie publicznym, czy powinni przesuwać to na oświatę, a my mamy osobny koszyk, czy sobie tutaj taką zabawkę kupić i pojeździć po Iraku, jak się dokupi oczywiście paliwo i amunicję, bo albo 1000 osób się leczy przez rok, albo kupuje się taką jedną zabawkę, żeby pojeździć i postrzelać. To poproszę następny, a my mamy osobny budżet. Proszę Państwa, definicja oceny ekonomicznej według profesora Drummonda. To jest analiza porównawcza dwóch lub więcej interwencji z punktu widzenia kosztów i efektów przy założeniu ograniczoności dostępnych zasobów. Czyli w części ekonomicznej HTA ocenia się koszty, globalne koszty jakiejś procedury, w tym te dyskutowane dzisiaj koszty pośrednie, które zaparkowaliśmy do pracy w podgrupach, i ocenia się efekty różnego rodzaju przy ograniczoności dostępnych zasobów. Czyli na wszystko nam nie starczy pieniędzy. A badanie farmakoekonomiczne, czy też ekonomiczne w ramach HTA, to jest rozpoznawanie, mierzenie i porównywanie kosztów poprzez zużyte zasoby najpierw i konsekwencji klinicznych, ekonomicznych, humanistycznych produktów farmaceutycznych i usług. I proszę Państwa, to jest serce tej oceny ekonomicznej, która jest tak trudna w medycynie do dokonania. My odpowiadamy w tych swoich rozważaniach, czy ponoszenie dodatkowych wydatków związane z zastosowaniem droższego, najczęściej nowszego leku, znaczy nowszego, najczęściej droższego, może znaleźć uzasadnienie w jego wyższej efektywności w porównaniu z alternatywnym sposobem terapii. My zawsze porównujemy coś do czegoś. Mamy jakąś opcję terapii. Najgorzej dla ministra jest tak, jak pacjent zostaje bez terapii. Jak my negocjujemy ostro z czy jak miałem przyjemność negocjować z przemysłem farmaceutycznym, to zawsze zadawałem pytanie, ok, czy pacjenci mają jakąś inną opcję terapeutyczną, czy oni nie zostaną bez leczenia? Bo wtedy jestem pod ścianą i muszę podjąć decyzję, nawet nie tak super korzystną dla budżetu. Ale musi być ta opcja, do której porównujemy. Światowa Organizacja Zdrowia w ocenie programów profilaktycznych, procedur medycznych i farmakologicznych, metod leczenia mówi, że powinno brać się pod uwagę nie tylko ich skuteczność i bezpieczeństwo. Tutaj wracamy trochę do obszaru regulacyjnego, o którym zaraz będziemy mówić, ale również ich kosztową efektywność. I jeszcze jeden niesłychanie ważny punkt. Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia powinna być wykonywana zawsze dla państwa, dla kraju, w którym ona ma obowiązywać. One są nietransferowalne między krajami. Dlaczego? Dlatego część oceny HTA w tych naszych harmonizacjach europejskich najprawdopodobniej zostanie w państwach członkowskich. Jeśli oczywiście nie zostanie wypracowany mechanizm czegoś, co nad czym kraje Grupy Wyszehradzkiej pracują w inicjatywie Fair and Affordable Pricing,
czyli jakiegoś mechanizmu dostępu do rynku w oparciu na przykład o siłę nabywczą poszczególnych państw członkowskich, które są różne, bo są biedniejsze państwa i są bogatsze państwa. I tak na przykład mogłoby się stać dla leków sierocych na samym początku, gdzie każdy będzie płacił jakiś procent ceny, zależnie od tego, jak bogatym jest społeczeństwem. Ale to jest sfera polityczna, niełatwa i też, że tak powiem, nie rozmawiajmy o tym. Następny poproszę. Proszę Państwa, mówiłem już o tym, że wytyczne są takim przewodnikiem i już o tym rozmawialiśmy. Ważne jest, proszę Państwa, umocowanie prawne. I to umocowanie prawne jest tutaj absolutnie kluczowe, bo ta ocena technologii stanowi kryteria oceny wniosków refundacyjnych. Pani dyrektor dużo o tym mówiła, ja już mówiłem też za dużo. Natomiast to umocowanie prawne jest ważne, bo my możemy tylko poruszać się w obrębie tego prawa, które obowiązuje. To prawo oczywiście jest dużo szersze niż HTA, determinuje je głównie w tym zakresie ustawa refundacyjna, ale troszeczkę ustawa prawo farmaceutyczne, jeśli chodzi o te wcześniejsze etapy i inne ustawy. Teraz jeśli mógłbym poprosić o coś niesłychanie trudnego, panią mecenas, żeby powiedziała nam może właśnie o tym, o czym wspomniała tutaj pani rzecznik, czyli może ten inny tryb, nie ten bezpośredni tryb refundacyjny, myślę tutaj o troszkę o refundacyjnym RDTL-u. I właściwie to mam dwa pytania. O to, a to drugie, co trzeba by było jeszcze w prawie zmienić, żeby udoskonalić ten nasz system? Jakie ustawy i może mniej więcej gdzie... Da pani radę w 5 minut? Pani mecenas? Niemożliwe jest, prawda? Postaram się, ale też będę musiała mówić hasłowo, wiadomo. To hasłowo, a potem w grupie to wszystko rozwiniemy. To mogę prosić? Jasne, oczywiście. Super, dobra. To ja sobie tutaj podsiądę na chwilę, ale potem oddam to miejsce. To w takim razie może ja zacznę od tego słynnego RDTL-u, czyli ratunkowego dostępu do technologii medycznych. To jest taki bardzo szczególny tryb, który jest zarezerwowany dla też takich bardzo specyficznych przypadków, czyli przeznaczony jest generalnie dla osób, dla których nie jest dostępne żadne inne refundowane leczenie. I tak to jest zdefiniowane w ustawie. Czyli w takiej sytuacji, kiedy właśnie takiego leczenia nie ma, jest zagrożone życie lub zdrowie pacjenta, to wtedy można się ubiegać o uzyskanie zgody ministra zdrowia na sfinansowanie danego leku właśnie w tym trybie ratunkowego dostępu do technologii medycznych. Natomiast proszę Państwa, ponieważ nie będę omawiała całego trybu, bo w 5 minut jeszcze z poruszeniem tego drugiego tematu, nie daje Pan Profesor zasygnalizował, to jest po prostu absolutnie niemożliwe, to ja powiem tylko o jednej takiej, właściwie o kilku aspektach tego RDTL-u. Mianowicie ten tryb jest tak skonstruowany w obecnych przepisach prawnych, że wniosek do ministra zdrowia składa szpital, czyli świadczeniodawca, u którego ten pacjent, który ma uzyskać to leczenie, się leczy. I proszę Państwa, na początku grudnia zeszłego roku został wydany taki bardzo ważny wyrok przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który odniósł się właśnie do tego aspektu składania wniosku przez świadczeniodawcę i braku tak naprawdę statusu pacjenta jako strony w tym postępowaniu, które jest wszczynane wskutek złożenia wniosku przez szpital. Czyli szpital składa wniosek, pacjent tak naprawdę, którego to leczenie ma dotyczyć, który ma każdy interes w uzyskaniu tego leczenia, interes faktyczny, bo od tego zależy jego życie lub zdrowie. Również tak naprawdę tutaj trudno chyba się zgodzić ze stanowiskiem przedstawionym akurat przez ministra zdrowia, który no pewnie tak mu prawnicy doradzili, jakoś aż nie mogę uwierzyć, żeby minister zdrowia taki pogląd w pełni podzielił, że pacjent nie ma interesu prawnego w takim postępowaniu, tylko ma interes faktyczny i w związku z tym nie może być stroną. No, Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumenty przedstawione przez m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, który bardzo mocno tutaj zabiegał o to, żeby tą sprawę jakoś spróbować skierować na inne tory, że pacjent jak najbardziej ma prawo do czynnego udziału w tym postępowaniu. Nie wiem, czy tam padło sformułowanie, czy ma być stroną, czy może być stroną. W każdym razie ma na pewno prawo do czynnego udziału w tym postępowaniu i w tej chwili całe to postępowanie ma się toczyć na nowo, na kanwie którego cała ta sprawa zaistniała,
czyli postępowanie będzie powtórzone przed ministrem zdrowia i zobaczymy, proszę Państwa, co z tego wyjdzie dalej. Moim zdaniem najbardziej pożądana tutaj by była zmiana po prostu przepisów prawnych, żeby to wyprostować, żeby ta procedura wyglądała w ten sposób, że to tak naprawdę pacjent jest, o ile nie inicjatorem tego postępowania, to co najmniej uzyskuje status strony, może taką decyzję ministra zdrowia na przykład zaskarżyć, tak, jeżeli tego leczenia nie dostanie. Proszę Państwa, jeszcze taka druga sprawa, która jest niezwykle istotna właśnie w RDTL-u, to jest to, że to postępowanie jest napisane w taki sposób, że żeby ten pacjent w zasadzie, on napotyka pacjent czy też szpital całą masę rozmaitych kłód, które w zasadzie niemalże uniemożliwiają uzyskanie finansowania leczenia w tym trybie. Po pierwsze, zgoda jest wydawana na bardzo krótko. Za chwilę trzeba ją powtarzać. Trzeba pytać mnóstwo rozmaitych organów o opinię, konsultantów. Oczywiście również AOTMiT jest włączany w ocenę takiego leczenia tak naprawdę w niemal wszystkich przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy już chociaż raz została wydana zgoda przez ministra zdrowia na sfinansowanie leku w tym samym wskazaniu, a po drugie wtedy, kiedy koszt tej terapii przekracza, tak naprawdę w tej chwili chyba to jest tam kwota około 14 tysięcy złotych, tak mniej więcej, ale to jest 1/4 tego średniego produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Także tak naprawdę bardzo często AOTMiT będzie włączany w ocenę. I tutaj moim zdaniem problemem jest to, że AOTMiT musi odpowiadać na pytanie o w ogóle zasadność finansowania tego leku w ogóle. A przecież postępowanie dotyczy sfinansowania leku konkretnemu pacjentowi. Więc pojawia się pytanie, czy w ogóle jest sens angażować siły i autorytet i wiedzę AOTMiT-u do oceny sfinansowania leczenia jednemu pacjentowi. Po drugie też pytanie o sens angażowania AOTMiT-u w sytuacji, kiedy to leczenie jest najczęściej finansowane z ryczałtu szpitala, a nie przez NFZ, więc po co AOTMiT ma odpowiadać na pytanie o finansowanie tego leku przez NFZ, skoro de facto i tak to idzie z ryczałtu szpitala. Więc pojawia się kilka takich aspektów, które są wątpliwe i na pewno trzeba by było się tym jakoś zająć, zapewne już na poziomie legislacji. Ja myślę, że tutaj ogromnym wyzwaniem, no w ogóle takim po prostu pierwszym, to jest skrócenie tego okresu oczekiwania. Jeżeli to jest okres 4 lat, na dostęp do terapii innowacyjnych od momentu wydania decyzji przez Komisję Europejską, która w procedurze centralnej dopuszcza lek do obrotu, a u nas on się pojawia, jeżeli w ogóle, tak, po 4 latach, no to jest jakiś w ogóle podstawowa rzecz, którą należałoby spróbować jakoś poprawić. Jak to zrobić, proszę Państwa? Myślę, że bardzo tutaj na pewno by pomogło przeniesienie chociaż części tej oceny klinicznej HTA na poziom europejski. A jeżeli to jest w ogóle... Pani mecenas, to zależy od decyzji podmiotu odpowiedzialnego. Drodzy Państwo, w Unii Europejskiej powstały 4 raporty, jeśli mogę wejść, tak? W Unii 8 raportów dotyczących technologii lekowych, czyli tak naprawdę w ramach UNDET-a oceniliśmy wspólnie, ucząc się tej wspólnej oceny, oceniliśmy 8 leków. Agencja jest autorem ostatniej oceny, także jesteśmy współautorem jednej z ostatnich ocen. Drodzy Państwo, żaden z tych leków, z tego co pamiętam, jeden z tych leków wpłynął do oceny z 8, jeden dopiero wpłynął do oceny Agencji Ocen Technologii Medycznych. Czyli moment, kiedy lek zostanie zarejestrowany przez Europejską Agencję do Spraw Leków, i ten moment tych 4 lat to jest decyzja podmiotu odpowiedzialnego. Na pewno się tak i nie mamy żadnej gwarancji, już widząc, co się w tej chwili dzieje, 8 leków ocenionych, z 8 tylko jeden trafił do oceny agencji, reszta jeszcze nie trafiła. Więc drodzy Państwo, firma decyduje. To firma decyduje. My mamy, to wiemy z własnego doświadczenia jako pacjenci. Dobrze, ale pociągnijmy to dalej. Dlaczego firma tak decyduje? No właśnie. Dlatego, że firma ma sekwencję wchodzenia na poszczególne rynki od najdroższego do najtańszego.
I to jest interes ekonomiczny, żeby pójść po prostu tą drogą, a Polska tam jest na szarym końcu na tej drodze. Dlatego, że my mamy ceny odpowiadające temu, jaką mamy siłę nabywczą przy tak niskim budżecie relatywnie w Europie. W związku z czym opowieści o tym, jak to można by było dostosować i zautomatyzować również do poziomu pricingu, czyli ustalania cen, nie są kompletnie bezpodstawne, bo wycofamy wtedy mechanizm motywujący przedsiębiorców do tego, żeby iść tą sekwencją, a nie inną. Bo oni inaczej nie pójdą. Dlaczego? Bo oni odpowiadają przed swoimi udziałowcami na nowojorskiej giełdzie. Oni muszą zarabiać najwięcej. Więc będą najwięcej zarabiać, jak przejdą przez Niemcy, Francję i tak dalej. Proszę Państwa, Polska nie jest i tak w najgorszej pozycji, bo Polska ma dużą populację. W najgorszej pozycji są kraje jak, tak jak Słowenia, Litwa. Słowenia jest jeszcze dość bogata, ale ten, to połączenie wielkości państwa, czy wielkości rynku i jego zamożności, no jest niestety bezwzględnym mechanizmem biznesowym, który jest wykorzystywany. I dlatego tak jest. Także nie wystarczy zrobić tego po stronie HTA. Trzeba to zrobić po stronie całych systemów, po to, żeby motywować odpowiednio zachowania przedsiębiorców. Przepraszam. Ja myślę, że też bardzo istotne jest to, że bardzo mogłoby pomóc szersze wykorzystanie instrumentów dzielenia ryzyka, bo między innymi z tych powodów, o których wspomniał tutaj pan profesor, Polska znajduje się pewnie gdzieś tam w środku tej listy, prawda? Na początku pewnie firmy zabiegają o refundację w tych największych, najbogatszych krajach typu Niemcy, kraje skandynawskie, Francja, Wielka Brytania oczywiście. Potem te kraje trochę biedniejsze Europy Zachodniej i gdzieś tam w którymś momencie pojawia się Polska, która jest pewnie jednym z bogatszych i największych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i która też jest takim krajem referencyjnym potem dla tych mniejszych krajów tutaj z naszego dawnego bloku, bo te ceny, które są w Polsce, potem są cenami referencyjnymi tam chyba dla Czech, Słowacji i tak dalej. Trochę to też działa w dwie strony, tak? Bo z kolei Polskie Ministerstwo Zdrowia też patrzy na to, jakie są ceny stosowane w tych innych krajach oczywiście. Ale też pewnym problemem jest ograniczona poufność i niezbyt odpowiednio szerokie wykorzystanie instrumentów dzielenia ryzyka. Bo gdyby pewnie Polskie Ministerstwo jakby bardziej, w większym stopniu wykorzystywało instrumenty dzielenia ryzyka i ta cena, która jest w Polsce, ta cena rzeczywista była faktycznie no, taka bardziej chroniona tą poufnością, no to być może firmy farmaceutyczne byłyby bardziej skłonne do przychodzenia tutaj z wnioskiem o refundację w Polsce. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Puści mnie, żeby to skomentować, ale jak zaczniemy tak komentować, to wtedy ja będę musiał zacząć negocjować dodatkowe 15 minut z gospodarzami. Tak i nie. Instrumenty dzielenia ryzyka są fajnym mechanizmem, ale proszę popatrzeć na drugą stronę, na którą patrzy na przykład Światowa Organizacja Zdrowia i mówi, że to może jest fajny mechanizm, ale on też ukrywa ceny. I my nigdy nie ma pojęcia o tym, jak lek w tych mechanizmach, fakt, że one troszeczkę tam wychodzą, znaczy nie są takie w 100% tajne, bo... Można sobie jakoś tam policzyć. Natomiast przedsiębiorcy w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną, o której pewnie będzie jeszcze tutaj mowa, mam nadzieję, że będziemy mieli chwilę, wszędzie słyszy, że ceny są właśnie najniższe w tym kraju. I Światowa Organizacja Zdrowia mówi, nie, ceny powinny być transparentne. Ale być może jakieś mechanizmy pozwalające na w miarę równy dostęp do tych leków. Oczywiście nobla temu, kto tu wymyśli taki mechanizm. Tutaj kraje mają też sprzeczne interesy, prawda? Wiadomo, więc to jest bardzo trudny temat. Każdy wie, co to jest lek, że to jest substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. To jest sprawa farmaceutycznego. Proszę następne. Co, proszę Państwa, się musi zdarzyć, bo my teraz się w naszej podróży od HTA cofamy prawie do tych początków odkrycia leku. To żebyśmy też w tej sekwencji, o której opowiedziałem na początku, się znaleźli w odpowiednim momencie. Aby produkt został dopuszczony do obrotu, czyli znalazł się na rynku,
musi być zgoda wydana przez odpowiednie władze dla onkologii, dla innowacyjnych leków, najczęściej Europejska Agencja Leków. Poproszę następne. Pochodzenie leków jest naturalne, czyli to mogą być organiczne, roślinne, zwierzęte, mogą być nieorganiczne, mineralne, ale też syntetyczne, takie jest najczęściej. Otrzymywane w przypadku, znaczy przez przypadkową syntezę, modyfikacji istniejących substancji, bardzo często przez zamiany grup, tak, szpicak na przykład jest taką dobrym przykładem, gdzie tam te jedne reszty są wymieniane i ciągle są nowe leki, tylko mają też nową, zupełnie innowacyjną cenę, jakby było to nie wiadomo co. To złośliwie trochę powiedziałem. Synteza celowana może być. Zresztą w tej chwili sztuczna inteligencja szuka, takie silniki sztucznej inteligencji szukają związków chemicznych, które są na tyle podobne jak gdyby do tych, które mają działanie terapeutyczne, żeby te opcje jakby przećwiczyć w przemyśle, rozważyć, żeby z tego mogły powstać leki. I biofarmaceutyczne, czyli substancje wszystkie biologiczne, o których dyskutujemy na całych panelach, więc też już nie będę wchodził. Tutaj są chociażby tak proste jak insulina ludzka, jeśli chodzi o budowę, i tak skomplikowane jak przeciwciała monoklonalne. Poproszę następne. Po to, proszę Państwa, żeby taki lek trafił na rynek, on musi przejść całą serię badań. Od badań podstawowych, przez przedkliniczne, badania toksykologiczne, potem pierwsze podanie u ludzi, badania kliniczne, faz od 1, albo jak niektórzy mówią od 0 do 3. I potem przechodzą przez proces rejestracji i wprowadzenia do obrotu. Taka jest mniej więcej sekwencja. Proszę Państwa, bardzo krótko o fazach badań klinicznych. Ja mam osobne przeźrocze na każdą fazę. Ale tutaj powiem tylko o tym, że tak. Faza pierwsza to jest wstępna ocena bezpieczeństwa tolerancji. Tu zbierane są dane na temat farmakokinetyki i farmakodynamiki. Poszukiwanie dawki leku biologicznie czynnej. Wstępny dowód słuszności wyboru celu terapeutycznego. To się dzieje w pierwszej fazie. W drugiej fazie A poszukuje się dawki terapeutycznej. Dokładnie. Ocenia się skuteczność biologiczną. Dowód słuszności wyboru celu terapeutycznego. W fazie 2B są wstępne dane zbierane na temat skuteczności klinicznej, badania terapeutyczne, poznawcze, dowód słuszności koncepcji. I tutaj głównie w tych pierwszych fazach są ochotnicy, zdrowi ochotnicy, jak gdyby uczestnikami. W Polsce najczęściej mężczyźni, też jakoś tam w odpowiednim wieku. I proszę Państwa, mamy fazę trzecią. Fazę trzeciej A skuteczność kliniczna jest mierzona, czyli coś, co nazywa się po angielsku efficacy, która różni się od effectiveness, pojęcie, które wykorzystywane jest z kolei dalej w procesach podejmowania decyzji. I 3B, skuteczność kliniczna w dłuższym okresie, działania niepożądane, czyli bezpieczeństwo jest oceniane i to są już chorzy, to są już pacjenci. No i faza czwarta, niektórzy mówią, że tutaj działania niepożądane, skuteczność w większych grupach, w praktyce klinicznej. I tutaj, proszę Państwa, w tych badaniach klinicznych no jest oczywiście pewna synergia między tym, co przedsiębiorstwa próbują odkryć i co jest ich eksperymentem, a tym, co poszukiwane jest przez płatników i decydentów, aby móc leczyć ludzi, oraz tym, co jest interesem samych pacjentów. W związku z czym pacjenci, szczególnie ci chorzy, którzy tych opcji terapeutycznych mają mało albo mają wyczerpane, no są zainteresowani tym, żeby do tych badań klinicznych niejako dołączyć i po prostu zwiększyć swoje szanse na wyleczenie. I tutaj, proszę Państwa, w tych badaniach klinicznych dzieje się również bardzo, bardzo dużo. Są regulacje europejskie, są budowane wspólne platformy wymiany informacji, gdzie Państwo będą mogli łatwiej odnajdywać te miejsca, gdzie te badania, w których ewentualnie można wziąć udział. I tutaj poprosiłbym o osobę, która trzyma rękę na pulsie i to wszystko śledzi, jak również zmiany prawne. Mamy pewne nowe otwarcie, bo mamy mniej barier administracyjnych prowadzenia badań klinicznych w Polsce w ogóle, które to zmiany już są wprowadzone, już widać efekty, że to działa. Mam nadzieję, że pani potwierdzi. Mamy również Agencję Badań Medycznych, która ma zajmować się badaniami niekomercyjnymi. Ja również mam tutaj przeźrocze o badaniach niekomercyjnych, nie zdążę powiedzieć tak dużo, ale to są zastosowania leków poza tym mainstreamem. Także tu również mamy olbrzymie nadzieje, na przykład badań leków działających w nowotworach w populacji pediatrycznej, która normalnie, no żadna firma, ale mało firm chce sięgać do tych populacji, bo to jest, proszę Państwa, duże ryzyko, a potem te dzieci trzeba czymś leczyć.
A mówię to, bo pracuję w Instytucie Matki i Dziecka, mamy tam onkologię i naprawdę te potrzeby są olbrzymie. Ja oddam głos i poprosiłbym o bardzo krótki, taki pięciominutowy komentarz o tym. A potem w podgrupach. Bardzo dziękuję. Lubię odważne osoby. Żeby powiedzieć, gdzie pacjenci w tym całym jakby trybie jeszcze, zanim lek zostanie zarejestrowany, gdzie mogą znaleźć bezpiecznie, w miarę bezpiecznie swoje miejsce. Zapraszam. Dobrze. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję jeszcze raz Koalicji i Oli za zaproszenie. To jest mój kolejny niewielki wkład w Państwa spotkania i w Państwa warsztaty, bo już od dłuższego czasu wspieram, jak mogę, te wszystkie działania edukacyjne. I bardzo mi miło, że znalazłam się w gronie osób tak entuzjastycznie nastawionych do tego, co robią, tym bardziej w badaniach klinicznych to jest miejsce tylko i wyłącznie dla entuzjastów, osób zdeterminowanych i też mówię o tym dlatego, że uczę się od Państwa tej determinacji, bo na każdym spotkaniu z pacjentami to jest dla mnie niezwykle ważne spotkanie. Może dlatego, że jestem z wykształcenia lekarzem, ale od 20 ponad lat pracuję w badaniach klinicznych, więc trochę też rozumiem te pewne obawy i pytania. I też mówimy tutaj o niezaspokojonych potrzebach. Ja mam wrażenie, że niezaspokojoną potrzebą jest również potrzeba informacji dla Państwa w różnych względach, także o badaniach klinicznych. Pan profesor jest osobą niezwykle skromną i wszystko doskonale powiedział o badaniach klinicznych, więc dobrze, ja tutaj ja nie będę musiała nic komentować. Może jeszcze, poza tym, że niektórzy jeszcze rozróżniają coś takiego jak faza zerowa. To jest podanie jakby tak, mikrodawek, jeszcze czasem znaczonych izotopem, żeby zobaczyć dystrybucję w organizmie. Dlatego, że przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że nie ma, bez badań klinicznych nie ma innowacji, nie ma nowych technologii, ale jest to proces niezwykle długotrwały i kosztowny. Biorąc pod uwagę, że na mniej więcej 10 tysięcy w ogóle cząsteczek, które trafiają do, które są kandydatami powiedzmy do tego, żeby je przebadać w kierunku produktu leczniczego. Po pierwszych badaniach laboratoryjnych do badań przedklinicznych trafia powiedzmy jakieś 1000 cząsteczek, a do badań klinicznych tylko, czyli pierwsze podanie u ludzi, trafia 100 takich cząsteczek, czyli 100 kandydatów na leki, z czego jeden trafia na rynek. Więc jeżeli te 12-15 lat przedstawione, jeszcze tutaj weźmiemy pod uwagę kwestie kosztów, to rzeczywiście jest to bardzo długotrwały proces i kosztowny. I dlaczego ta faza zero? Po to, żeby wyeliminować pewnego rodzaju niepowodzenia, bo około 30% wykazuje, 30% cząsteczek czy produktów leczniczych badanych w fazie pierwszej nie kończy się sukcesem. Gdzie pacjenci w tym wszystkim? Pacjenci są przede wszystkim odbiorcami tych innowacji, a każdy z nas może być pacjentem, więc jeżeli sobie przez pryzmat tego pomyślimy o badaniach klinicznych, to pacjenci w zasadzie są odbiorcą, ale są też niewątpliwie i interesariuszami badań klinicznych. Mówimy tutaj też, mówiłam o tej potrzebie informacji. Zdecydowanie pojawienie się Agencji Badań Medycznych spowodowało, że po pierwsze jest duża otwartość na dialog, na zmianę w sposobie rozmowy pomiędzy i Agencją Badań Medycznych i Ministerstwem Zdrowia, ale też organizacjami czy też interesariuszami rynku badań klinicznych, tak jak Stowarzyszenie GCP, Infarma, czyli Związek Firm Prowadzących Badania Kliniczne, Polkro, grupy pacjenckie. Agencja Badań Medycznych, to pewnie Pan Profesor o tym powie, otworzyła też w listopadzie 2018 roku taką nową inicjatywę edukacyjno-informacyjną Pacjent w badaniach klinicznych, gdzie poza stworzoną stroną, która w tej chwili jest modyfikowana, jest też cały plan spotkań dla organizacji pacjenckich, dla lekarzy również pierwszego kontaktu, bo nie trzeba zapominać tego, że badania kliniczne, które są prowadzone
zwykle w wyspecjalizowanych ośrodkach badań klinicznych przez kadrę lekarzy, koordynatorów, pielęgniarek, czyli również doświadczonych w prowadzeniu badań, potrzebują niewątpliwie wsparcia lekarzy POZ-u i lekarzy pierwszego kontaktu. I nie mówię tutaj tylko o rekrutacji, czy o kierowaniu pacjentów do badań klinicznych, które toczone są, które prowadzone są w tych wyspecjalizowanych, czy też wyselekcjonowanych ośrodkach badań klinicznych, ale mówię też o opiece nad pacjentem, który jest w badaniu klinicznym, bo to jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, stosowania terapii eksperymentalnym. I rzeczywiście badanie kliniczne jest terapią eksperymentalną. Tutaj na liście pojawiło się takie hasło, czy badanie kliniczne jest eksperymentem. Tak, jest eksperymentem medycznym. Z punktu widzenia definicji, o których tutaj dzisiaj mówimy, z punktu widzenia tego, co jest napisane w ustawie o zawodzie lekarza, jest to eksperyment medyczny. Boimy się hasła eksperyment z punktu widzenia tego, co było w historii, tak, prawda? Ten hasło eksperyment budzi jakieś pejoratywne skojarzenia, ale też trzeba pamiętać o tym, że badania kliniczne są prowadzone według pewnych, po pierwsze, standardów etycznych, chociażby deklaracja helsińska, standardów dobrej praktyki badań klinicznych, to jest to, co nazywam GCP albo E6, taka biblia prowadzenia badań, która jest standardem na całym świecie, są prowadzone zgodnie z prawem farmaceutycznym, lokalnymi rozporządzeniami i dyrektywami europejskimi. W związku z tym też nie wydarza się nic takiego, co jest poza prawem. Ten cały systematyczny bardzo sposób uzyskiwania opinii Komisji Bioetycznej i zgody Urzędu do Spraw Rejestracji powoduje, że rzeczywiście badania prowadzone w Polsce są na najwyższym poziomie. Możecie Państwo się być ciekawi, ile badań w ogóle prowadzimy w tej chwili. Średnio rejestruje się w Polsce około 500 badań, natomiast aktywnie prowadzonych badań z rekrutacją, ponieważ to są zwykle wieloletnie, wieloośrodkowe, międzynarodowe badania, randomizowane, zaraz powiem, co to są randomizowane. Tak jak sprawdzałam, to w tej chwili jest około 1600 otwartych badań w Polsce z otwartą rekrutacją w różnych wskazaniach terapeutycznych. I oczywiście najwięcej badań jest rejestrowanych w fazie trzeciej, to jest około tam 57-58%, w fazie drugiej 35%, w fazie pierwszej. Badań niekomercyjnych niestety jest około 2-5%, tak jak to mówią statystyki, ale mówimy o badaniach rejestrowanych, być może jakaś część badań jest nierejestrowanych, to jest ten obszar. Natomiast powstanie Agencji Badań Medycznych na pewno pozwoli na rozwój tego sektora badań klinicznych. Wprowadzenie rozporządzenia europejskiego 536 przez 2014, taka enigmatyczna cyferka, ale to jest ważne, powoduje, że udział pacjentów w ocenie nowego protokołu badania klinicznego wchodzi w życie. To znaczy, rozporządzenie zostało zaimplementowane już po wprowadzeniu przez Radę Europejską, natomiast w tej chwili do końca tamtego tygodnia trwały prace nad zmianą ustawy prawo farmaceutyczne i nad nowymi rozporządzeniami okołoustawowymi, które pozwalają wprowadzać, jakby zaimplementować pewne zmiany w prawodawstwie lokalnym każdego kraju wspólnotowego, tak aby te zmiany zaadresowane w tym rozporządzeniu mogły zaistnieć. W tej ustawie mogę powiedzieć, ponieważ miałam przyjemność uczestniczyć w grupie roboczej powołanej przez pana ministra w pracy nad tą ustawą. Zresztą byli tam przedstawiciele organizacji pacjenckich i to też jest taki moment, kiedy organizacje mogą jednak wpływać na zmiany w prawodawstwie polskim. Będą to zmiany, które będą mówiły o innym systemie odszkodowań, o innym systemie ubezpieczeń w badaniach klinicznych, o tym, co się nazywa compassionate use,
Zresztą nawet pojawiła się wczoraj jakaś publikacja w Rzeczpospolitej mówiąca o funduszu gwarancyjnym, czyli takim funduszu ochrony uczestników badań klinicznych. Rzeczywiście takie propozycje były do tej ustawy. Będzie zupełnie inny system powoływania komisji centralnej. Również udział pacjentów w posiedzeniach czy w ocenie badania klinicznego. Nad tym wszystkim też czuwa Rzecznik Praw Pacjenta. Więc wiele rzeczy takich w tej ustawie zaistnieje, gdzie będziecie mogli bardziej aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu badania klinicznego. Oczywiście byłoby idealne rozwiązaniem, gdyby pacjenci w Polsce mogli uczestniczyć w przygotowaniach konkretnie pewnych planów i rozwoju leku i usiąść razem z ekspertami czy z całą grupą, która pisze protokół badania klinicznego, przygotowuje plan danego projektu, jakim jest badanie kliniczne i rozmawiać o tym, o konkretnych zapisach w kryteriach włączenia, wykluczenia tego, jak pacjent jest, jak ma wyglądać wizyta pacjenta w czasie badania klinicznego, o tym, żeby popracować nad tym, czym jest informacja i zgoda dla pacjenta, żeby ten język, który jest właśnie w tych dokumentach, był bardziej zrozumiały. Żebyście Państwo mieli wpływ na to, jakie narzędzia czy jakie dokumenty trafiają do Państwa, jeśli to są dokumenty zbierające dane bezpośrednio o uczestnictwie pacjenta w badaniu kliniczym i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie o tym porozmawiać na warsztatach, bo tak, to jest taka część warsztatowa. Natomiast zdecydowanie pacjenci są niezwykle ważni, żeby w ogóle badanie kliniczne zakończyło się sukcesem. Pięknie dziękuję. Myślę, że przybliżyło to Państwu troszeczkę spojrzenie na te pierwsze etapy i gdzie można w nich uczestniczyć w świetle nowych regulacji. One zrewolucjonizują to, co w badaniach klinicznych będzie w najbliższych latach się działo w Polsce. Jestem o tym przekonany. Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolicie, oddałbym na krótko głos Ministerstwu Zdrowia i przedstawicielowi Departamentu, przedstawicielce Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Chciałbym spytać o jedną rzecz, która dla Państwa jest niesłychanie ważna i padło już takie pytanie tutaj. Ja wiem, że dalej też będą się te dyskusje toczyły, ale bardzo proste pytanie. W jaki sposób wygląda ta procedura w Ministerstwie Zdrowia polegająca na tym, że jak my dostaniemy opinię z Agencji Oceny Technologii Medycznych, my, to znaczy Departament Polityki Lekowej i Farmacji, w którym pracuje pani Ania, i dostaniemy opinię Komisji Ekonomicznej co do sensowności ekonomicznej finansowania pewnej procedury, to jak potem ustrukturyzowany jest program lekowy, czyli te wszystkie kryteria włączenia. Jak to się dzieje? Bo przecież nie jest to wymysł tylko i wyłącznie urzędniczy, żaden, tylko to też się odbywa w pewnej procedurze i w pewnym, że tak powiem, środowisku konsultacyjnym. I o tym kilka słów chcieliby Państwo i chcielibyśmy wszyscy usłyszeć. Ja spróbuję to zwięźle przedstawić. Tak jak już wspomniał pan profesor, jak wspominała pani dyrektor, to jest tryb wnioskowy. To, czy lek będzie refundowany w Polsce, zależy od podmiotu odpowiedzialnego. Tak? Czyli podmiot odpowiedzialny składa wniosek, do którego załącznikiem jest właśnie program lekowy. I to w programie lekowym określona jest populacja, do której kierowany będzie dany program, czyli konkretne wskazanie. Taki wniosek następnie kierowany jest, projekt programu lekowego kierowany jest do konsultantów, do NFZ-u oraz do ekspertów klinicznych, w tym do konsultanta krajowego w określonej dziedzinie medycyny. Następnie po uwagach konsultantów taki wniosek analizowany jest wewnętrznie oraz w kolejnym etapie przekazywany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja dokonuje każdej oceny i może mieć też swoje uwagi do projektu programu lekowego, które są zazwyczaj przekazywane w rekomendacji prezesa. Co jest istotne, na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną może dojść do jakby porozumienia, czy wnioskodawca chce
uwzględnić uwagi prezesa. Tak? Może się trzymać ściśle swojego projektu, ale projekt może być też modyfikowany. Komisja ekonomiczna negocjuje z podmiotem odpowiedzialnym cenę leku. Następnie podejmowana jest uchwała, która przekazywana jest niezwłocznie ministrowi zdrowia. Minister zdrowia, mając na uwadze przesłanki z artykułu 12 ustawy refundacyjnej, podejmuje decyzję o refundacji bądź o braku refundacji danego leku. No jest to proces niezwykle czasochłonny, skomplikowany i niełatwy. Decyzje zazwyczaj dotyczące innowacyjnych cząsteczek są trudne i wiążące się z dużą odpowiedzialnością. Gdzie miejsce pacjenta w tym procesie? Myślę, że w momencie, kiedy Państwo dostajecie informację o tym, że ukazała się rekomendacja prezesa agencji, można już wnioskować o spotkanie z ministrem zdrowia. Wielu z Państwa kojarzy ze spotkań w ministerstwie. Państwo na pewno wiecie, że minister otwarty jest na Państwa propozycje, na Państwa uwagi i bardzo często są one uwzględniane w podejmowaniu decyzji refundacyjnej. To chyba. Super, dziękuję bardzo. Dobrze, że Pani powiedziała o tych przesłankach ministra. Dla ministra opinia agencji i opinia Komisji Ekonomicznej oraz te poszczególne inne punkty nie są do końca wiążące. Szczególnie te dwa elementy i może jeszcze, że tak powiem, to znaczenie choroby. To są najważniejsze rzeczy, które minister bierze pod uwagę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mianowicie taką, że wskazanie agencji jest niesłychanie ważne dla ministra, bo to jest jakby merytoryczne wsparcie i podparcie tego, co on zadecyduje i co napisze w decyzji. Stąd jak ta decyzja jest negatywna, no minister ma jakby coraz mniejszą możliwość ruchu. Drugim takim miejscem jest Komisja Ekonomiczna. Jeżeli stamtąd przyjdzie negatywna decyzja, minister ma dużo trudniejszą decyzję do podjęcia, jeżeli będzie chciał wbrew tej decyzji wystąpić. Raz na jakiś czas w ministerstwie rodzi się taki pomysł, żeby przepisywać to, co Komisja Ekonomiczna zadecyduje. Czyli, że minister umywa ręce, wiceminister mówi, no dobra, no komisja się nie zgodziła, to my też się nie zgadzamy. To moim zdaniem jest błędne podejście, dlatego że może bardzo wiele istnieć innych przesłanek poza czysto tymi ekonomicznymi, które minister musi wziąć pod uwagę. Ja podejmowałem takie decyzje, które były trochę wbrew nieraz agencji i wbrew Komisji Ekonomicznej. Ale to są bardzo trudne decyzje dla urzędnika. To są bardzo ryzykowne decyzje, dlatego że wewnętrzny aparat kontroli państwa, który jak wiecie istnieje, od razu, że tak powiem, przygląda się takim sprawom i taki minister musi składać wyjaśnienia, czy wiceminister, dlaczego tak jest. Już nie mówiąc o krytyce mediów, opozycji i innych sił politycznych. To są bardzo trudne decyzje. Stąd prawo, myślę, że pani mecenas się ze mną zgodzi, powinno być tak uszyte, żeby minister miał większą swobodę podejmowania decyzji w oparciu o merytoryczne, konkretne przesłanki, gdzie to się mieści, a pewnie też Komisja Ekonomiczna, która jest dosyć nieraz taka bezwzględna w swoich decyzjach, powinna wykazywać nieraz większą elastyczność i dążyć do konsensusu z podmiotami po to, żeby minister miał trochę łatwiej. Bo co z tego, jak mogę użyć ekstremalnego przykładu, jak agencja oceni, że nie ma dowodów na to, że dieta eliminacyjna działa dla dziecka, a Komisja Ekonomiczna powie, ona jest za droga, my się nie zgadzamy na tą cenę. I wtedy dwie negatywne, tak ważne decyzje trafiają na biurko moje, a wiem, że jak dziecko dostanie tą dietę eliminacyjną, to będzie żyło, a jak nie dostanie, to umrze. I jaką decyzję ma podjąć minister? I jak wtedy, w takim ekstremalnym wypadku, pomaga mi Komisja Ekonomiczna? Przeszkadza mi. Jak pomaga mi AOTM? Przeszkadza mi. Mimo, że oni mają tak mało dowodów na skuteczność tej diety, że właściwie to ocenili. Mimo, że Komisja Ekonomiczna uważa, że te mleka są za drogie i pewnie też gdzieś ma rację. Także bierzcie Państwo pod uwagę to wszystko. A na sam koniec
Chciałem zapytać jeszcze, oddając głos przedstawicielowi NFZ-u, jak to wygląda, mówiliśmy już o tym, że on opiniuje pewne rzeczy. Te opinie też nieraz nie pomagają, nieraz bardzo pomagają, ale może słówko o tym, jak po zatwierdzeniu programu lekowego, dlaczego jednak zdarza się, że tam się pojawiają takie opóźnienia i też będzie to ten temat eksplorowany dalej. Ja błagam o 3 minuty, a nie 5 minut i będziemy, że tak powiem, bardzo szybko kończyć jednym króciutkim komentarzem. Zapraszam. Więc zasadniczym zadaniem stawianym przed prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia jest opracowanie ram prawnych dla dwóch zadań. Tak, aby można było zakontraktować dany program lekowy i potem go rozliczyć. I w związku z tym tworzone są zarządzenia w sprawie zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. I w takim projekcie zarządzenia zamieszczane są produkty rozliczeniowe, przy pomocy których dany program będzie mógł być rozliczony. Musimy stwierdzić, że po prostu opis programu lekowego jednoznacznie nam już definiuje świadczeniobiorcę. Tam są opisane kryteria wejścia do programu lekowego. Natomiast przed prezesem stoi zadanie utworzenia warunków do zakontraktowania, czyli jasnego określenia, gdzie taki program może być realizowany, na jakim oddziale szpitalnym, czy może być on realizowany jedynie na oddziale szpitalnym, czy również w warunkach ambulatoryjnych. Kto może taki program realizować, jeśli chodzi o personel szpitalny, jaki musi być dostęp do realizacji pewnych badań, które wykonuje się przy kwalifikacji pacjenta do programu lekowego oraz w trakcie monitorowania. Ponadto jeszcze prezes tworzy pewne produkty rozliczeniowe związane z tak zwaną diagnostyką, z ryczałtem diagnostycznym dla pacjenta w danym programie lekowym. Chodzi to o to, że na każdego pacjenta przeznaczona jest pewna kwota, która ma pokrywać koszty badań realizowanych w trakcie leczenia pacjenta w programie lekowym. Jeśli chodzi o taki projekt zarządzenia, jest on zawsze zamieszczony na stronie internetowej funduszu i wówczas to jest pewnie taki jedyny i najważniejszy moment, kiedy zbierane są uwagi do tego projektu i potem te uwagi w trakcie konsultacji społecznych są rozpatrywane. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za uwagę, jeszcze raz podziękować za zaproszenie, a przede wszystkim podziękować naszym gościom. Dzięki temu mogliśmy popatrzeć, co się z lekiem dzieje od odkrycia, poprzez rejestrację, poprzez ocenę badań klinicznych, ekonomiczną, umieściliśmy w kontekście prawnym, w kontekście decyzyjnym i popatrzyliśmy, co o tym sądzi płatnik. Teraz rozumiem, że gdzieś będą zajęcia w podgrupach, a przedtem przerwa, którą trochę ukradłem, ale za pozwoleniem, a także zaczęliśmy trochę później, więc czuję się usprawiedliwiony. Ja także dziękuję. Ja dlatego, że po pierwsze chciałam podziękować i dalej jeszcze pracujemy, ale zauważyłam, że chyba jest potrzeba, żebyśmy się co najmniej jeszcze raz w takim gronie spotkali. Uważacie też tak Państwo, że tutaj tyle wiedzy... Bardzo ciekawe, tak? Że jeśli Państwo jeszcze znajdziecie dla nas czas, to my jeszcze chętnie raz się spotkamy, bo mamy jeszcze potrzeby wiedzy na ten temat.